Cześć. Angielski jest trudny, jak chcesz pisać wiersze. Bo jak chcesz po prostu rozmawiać, to w sumie łatwizna. Witam serdecznie na kanale. Dziś porozmawiamy sobie o absolutnie najprostszych sposobach na język angielski. O najprostszych konstrukcjach, jakich nam potrzeba, po to, żeby wyrazić coś po angielsku. A przez coś rozumiem teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Taką ważną cechą języka angielskiego, przynajmniej dla nas ważną, jest fakt, że ma on bardzo nisko ustawiony punkt wejścia. Co to znaczy? To znaczy, że naprawdę nie jest trudno dojść do poziomu, w którym będziemy się po prostu porozumiewać. Jasne, nie będziemy może od razu w stanie rozmawiać o powodach i rezultatach kurylskiej operacji desantowej, czy o fuzji mitochondrialnej, ale powiedzieć komuś, że ma ładny uśmiech, to już raczej nie jest jakiś wielki problem. Tak samo jak nie jest problemem zamówienie kawy, czy zapytanie się kogoś o to, gdzie można znaleźć najbliższą stację kolejową. Język angielski jest prosty, a prosta komunikacja w języku angielskim jest wręcz banalna. I właśnie to spróbuję Wam w tym odcinku udowodnić. Konstrukcja zdań w języku angielskim to SVO. I co to SVO znaczy? Subject, verb, object, czyli fachowo podmiot, orzeczenie i dopełnienie, a tak nieco bardziej po ludzku podmiot, czasownik i cała reszta zdania. A więc najpierw stawiamy wykonawcę czynności, później czynność, która jest wykonywana i dopiero później całą resztę zdania. I ta kolejność jest dość istotna. W języku angielskim czasowniki nie odmieniają się przez osoby, w języku angielskim nie ma przypadków, tak? Tych przypadków, których my w języku polskim mamy 7. Wszystko to jest naprawdę dużo łatwiej zorganizowane. Ale za to musimy trzymać się kolejności słów w zdaniu. Podmiot, czasownik, cała reszta. I jeżeli tej kolejności będziemy się trzymać, to naprawdę w większości przypadków powstanie nam sensowne zdanie. A kto wie, może nawet konkretnie z takim sensem, o jaki nam oryginalnie chodziło. To jest naprawdę wszystko bardzo proste. Sprawdźmy to teraz w praktyce. Stawiamy na początek osobę, a więc na przykład ja, czyli I. Dodajemy do tego czasownik, na przykład watch, czyli oglądać. Ja oglądać. I teraz dorzucimy całą resztę, na przykład dużo seriali. A lot of series. To wyjdzie nam ładne, sensowne zdanie w teraźniejszości. A więc co ja robię w teraźniejszości? Ja oglądam dużo seriali. I'm not special? I ten czasownik właściwie w każdej osobie będzie taki sam. I watch, you watch, we watch, they watch. Jeżeli postawicie na początku zdania osobę, a tuż po tej osobie postawicie czasownik, taki czasownik, jak go znajdziecie w słowniku. Szukacie słowa oglądać, znajdziecie tam watch. Szukacie słowa pływać, znajdziecie tam swim. Szukacie słowa rozmawiać, znajdziecie tam talk. I w ten dokładnie sposób, bez żadnej odmiany, bez żadnych końcówek, bez żadnego kombinowania, wstawiacie to po czasowniku i macie zdanie w teraźniejszości. I watch, ja oglądam, you watch. Ty oglądasz. We watch. My oglądamy. Oglądam, oglądasz, oglądamy, oglądacie. Widzicie, jakie to jest w języku polskim? A w języku angielskim podmiot, czasownik i cała reszta. Proste? To jeszcze jeden przykład. They drink beer. Oni piją piwo. They, oni, osoba, drink, pić, czasownik, beer, piwo, cała reszta. Piwo. Oczywiście bezalkoholowe. I chociaż nam na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tu jest napisane oni pić piwo, to tak naprawdę tak właśnie wygląda poprawne zdanie w języku angielskim w teraźniejszości. Takie najprostsze poprawne zdanie w teraźniejszości. I przetłumaczymy je na polski. Po prostu oni piją piwo. Podmiot, czasownik, taki czasownik, jak go znajdziemy w słowniku, cała reszta zdania. I mamy najprostszą możliwą teraźniejszość. Czy to jest jedyny sposób na wyrażanie teraźniejszości w języku angielskim? Nie. I'm not special? Ale zdecydowanie najprostszy. I w większości sytuacji, kiedy po prostu zależy nam na tym, żeby się z kimś skomunikować, w zupełności wystarczający. No dobra, skoro ustaliliśmy sobie, jak zrobimy teraźniejszość, to jak zrobimy przeszłość i przyszłość? Pewnie to będzie strasznie trudne, nie? Nie. Żeby zrobić przeszłość w języku angielskim, musimy te czasowniki zamienić w formę przeszłą. Brzmi skomplikowanie, co? Ale takie nie jest. Nie. Właściwie w większości przypadków wystarczy, jeżeli dodamy do czasownika, tego podstawowego, takiego, jakiego go znajdziemy w słowniku, jedną prostą
i naprawdę łatwą do zapamiętania końcówkę. ED. A więc jeżeli zechcemy sobie to zdanie przerzucić w przeszłość, to będzie ono wyglądać po prostu tak. I watched a lot of series. Watched raczej niż watched, aczkolwiek jak ktoś powie watched, to z całą pewnością też będzie zrozumiany. I watched a lot of series, czyli ja oglądałem dużo seriali kiedyś i już tego nie robię, albo ja obejrzałem dużo seriali gdzieś tam kiedyś w przeszłości. Przeszłość. I teraz zobaczcie, co musicie zrobić po polsku. Jest czasownik teraźniejszy oglądać i teraz w przeszłości ja oglądałem, albo nawet jeszcze lepiej obejrzałem, a po angielsku końcówka ed. Fajnie? No pewnie, że fajnie. Czy tak możemy zrobić przeszłość zawsze? Teoretycznie nie. A to dlatego, że w języku angielskim są tak zwane czasowniki nieregularne. Mamy ich tam trochę, w zależności od poziomów od kilkudziesięciu do pewnie nawet kilkuset, chociaż ta liczba zazwyczaj waha się tak pomiędzy 100 a 150, jeśli chodzi o te, których rzeczywiście używamy. Warto się więc czasowników nieregularnych nauczyć, a przynajmniej troszkę pouczyć, szczególnie, że są to dość popularne czasowniki w języku angielskim, a więc rzeczywiście przydadzą nam się do komunikacji. Przykładem czasownika nieregularnego jest drink. I jeżeli zechcemy to zdanie poprawnie zamienić w zdanie przeszłe, to będzie ono wyglądać o tak. They drank beer. Czyli albo wypili piwo w przeszłości, albo kiedyś pili to piwo, pili w sensie często, a już tego nie robią. Tak czy siak w przeszłości. Ale jeżeli znajdziecie się w sytuacji, że będziecie chcieli wyrazić przeszłość i będziecie nawet czuli, że czasownik, który chcecie w tej przeszłości użyć, chyba jest nieregularny, tylko że wy nie pamiętacie, jak wygląda ta forma przeszła nieregularna, to w większości przypadków naprawdę nie musicie się jakoś specjalnie przejmować i możecie po prostu dodać do tego czasownika ed. A co? I chociaż drinked póki co nie jest poprawną formą przeszłą od drink, to z całą pewnością będziecie zrozumiani. Nie zadziała to ze wszystkimi czasownikami. Jeżeli dodacie ed do go, to raczej to goed może być problemem. Tak samo jak nie polecam dodawać ed do be, ale to już w ogóle jest zupełnie inna historia. Mimo wszystko w większości przypadków spokojnie można ryzykować, jeżeli chodzi wam o komunikację. Jeżeli przede wszystkim chcecie się dogadać, a jeżeli do tego nauczycie się powiedzmy 40-50 czasowników nieregularnych, przyznajcie, że nie jest to jakaś ogromna liczba. Nie, to już w ogóle będzie fantastycznie. Link do takiej fajnej, wcale nie jakoś strasznie trudnej do nauki listy czasowników nieregularnych znajdziecie w opisie tego odcinka. Polecam. Jeszcze raz. Żeby stworzyć najprostsze zdanie w języku angielskim, wystarczy, że po osobie postawicie czasownik. I to czasownik w takiej najprostszej możliwej wersji, w takiej wersji, w jakiej znajdziecie ten czasownik w słowniku. Bez żadnych końcówek, bez żadnych dodatków, niczym się nie należy przejmować. Żeby stworzyć przeszłość, w większości przypadków wystarczy, że dodacie do tej podstawowej wersji czasownika końcówkę ed. Nawet jeżeli będzie to czasem niepoprawne, bo na przykład traficie na czasownik nieregularny, których to jednak czasowników nieregularnych warto się coś tam poduczyć. To jest teraźniejszość, to jest przeszłość. A co z przyszłością? A z przyszłością będzie jeszcze łatwiej. Żeby stworzyć najprostszą możliwą przyszłość w języku angielskim, żeby na przykład te zdania w teraźniejszości, które mamy na tablicy, zamienić w zdania przyszłe, wystarczy, że przed czasownikami postawimy will. O takie. Na przykład I will watch a lot of series. Będę oglądał, tudzież obejrzę dużo seriali. I to will jest absolutnie takie samo w każdej osobie. I po tym will czasownik jest absolutnie zawsze w takiej podstawowej formie, w jakiej możecie go znaleźć w słowniku. Nawet jeżeli jest to czasownik nieregularny. Oni wypiją dużo piwa, to po prostu they will drink a lot of beer. Tyle. Prawda, że proste? Podmiot, goły czasownik, cała reszta teraźniejszość. Podmiot, czasownik z ed, cała reszta przeszłość. Podmiot, will, goły czasownik, cała reszta przyszłość. Ta-da! Jeszcze raz podkreślę, nie jest to doskonały, nie jest to zawsze poprawny sposób. Mamy więcej sposobów na teraźniejszość, mamy więcej sposobów na przeszłość, mamy więcej sposobów na przyszłość. Niektóre z nich, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziemy, mogą się okazać dużo lepsze, dużo bardziej poprawne, dużo bardziej dokładne, precyzyjne. I'm not special. Ale jeżeli chodzi o prostą komunikację, skuteczną komunikację, to na początek to wszystko w zupełności wystarczy. Na początek te błędy, które ewentualnie, mówiąc właśnie w ten sposób popełnicie, naprawdę nikomu nie będą przeszkadzać. Przecież na co dzień mówimy w języku polskim. I co, nie popełniamy w nim błędów? Bynajmniej. Ale jakoś żyjemy, bo jesteśmy w stanie się komunikować. Popatrzmy jeszcze na kilka przykładów. She loves you.
Ona cię kocha. I zobaczcie, co tutaj dodałem. Końcówka S w tej najprostszej możliwej teraźniejszości, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, powinniśmy dodać końcówkę S. To jest taka pozostałość po tym, że kiedyś w języku angielskim czasowniki odmieniały się przez osoby. O tak, kiedyś to był naprawdę trudny język. Ale to było bardzo dawno temu. Czy jednak coś poważnego by się stało, gdybyśmy tej eski tu nie dodali? Czy gdybyśmy powiedzieli she love you, to ktoś by nas źle zrozumiał? Czy ktoś by się zastanawiał, czy w tym zdaniu chodzi o to, czy ona go kocha, czy ona jedzie rowerem, czy ona pije kawę, czy ona rozmawia z kolegą? No nie, nie. Tak samo jak po polsku, przepraszam wszystkich polonistów, kiedy ktoś powie poszłem, to my wiemy, co on zrobił. Mimo wszystko wydaje mi się, że brak tej końcówki s nie boli aż tak strasznie, jak mówienie poszłem. Ale to moje subiektywne zdanie. Co więcej, czy fakt, że musimy tę końcówkę S dodać w teraźniejszości, zmienia cokolwiek, jeżeli chodzi o przeszłość albo przyszłość? Nie, nie. She loves you w przeszłości to she loved you, a w przyszłości she will love you. Ona cię kochała, ona cię będzie kochać. To, żeby nam się już tak zupełnie utrwaliło, jeszcze jeden naprawdę dobry przykład. I work hard. I work, he works hard every day of my life. Ja ciężko pracuję, pracuję ciężko. I, ja, work, pracować, hard, ciężko. Naprawdę nie jest to zdanie stworzyć ciężko. Haha, haha. Nie. Jak to będzie wyglądać w przeszłości? Po prostu dodamy końcówkę. I worked hard. Ciężko pracowałem, ale już nie pracuję. A w przyszłości? A w przyszłości po prostu dodamy will, czyli I will work hard. No, kiedyś to może jeszcze będę ciężko pracować, bo na razie to nie. I już. Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość. Są to sposoby najprostsze i skuteczne, ale nie jedyne. Więcej sposobów zarówno na teraźniejszość, jak i na przeszłość, jak i na przyszłość oczywiście możecie znaleźć na tym kanale. Pewne proponowane linki w opisie tego odcinka, bo w sumie filmów na ten temat jest dość sporo, ale zauważyłem, że bardzo często nas spina wcale nie to, że my nie jesteśmy w stanie się łatwo komunikować, tylko to, że na każdym kroku boimy się popełnić jakikolwiek błąd. I tak, jestem przekonany, że wynosimy to właśnie ze szkoły. Tymczasem nie musicie mówić idealnie. Ba, nie musicie wcale mówić poprawnie, żeby mówić skutecznie. A czy nie to jest właśnie najważniejsze, jeżeli chodzi o komunikację? Czy nie o to właśnie powinno chodzić w nauce języka obcego, żeby sprawiał nam przyjemność? A co najbardziej nam będzie sprawiać przyjemność, jeśli chodzi o języki obce? Fakt, że się z kimś dogadamy. Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość. A jeżeli dodatkowo dorzucimy do tego pewien zestaw czasowników nieregularnych i poduczymy się jakiegoś podstawowego zestawu przymiotników, a nawet może rzeczowników, to już możemy iść podbijać świat. Przynajmniej ten anglojęzyczny, czego Wam z całego serca życzę. Jeżeli ktoś chciałby sobie zapauzować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam bardzo serdecznie już za chwilę na Instagrama Rock Your English, gdzie znajdziecie zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie. Zresztą tak w ogóle zapraszam na Instagrama Rock Your English, tam jest całkiem ciekawie i też można się angielskiego trochę ze mną pouczyć. Można się też ze mną uczyć na TikToku, na Facebooku, wszędzie tam też jest Rock Your English, zapraszam serdecznie. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. I'm not special? Nie. Aha, jeżeli jesteście zainteresowani świetlaną przyszłością swojego angielskiego, przyszłością, to myślę, że powinniście rozważyć zasubskrybowanie tego kanału o tutaj. Tutaj z kolei możecie dorzucić się na kawę dla prowadzącego, a tutaj dowiedzieć więcej o kursach na żywo, online, ze mną. Kolejna tura takich kursów rusza już wkrótce. Zapraszam. See ya!